W Gminnym Ośrodku Kultury w Gościcinie odbyła się inauguracja wernisażu prac autorstwa Macieja Tamkuna i Edmunda Kamińskiego. Wystawa jest połączeniem 110. rocznicy urodzin pisarza Augustyna Netzla z 25. rocznicą śmierci polskiego marynisty Mariana Mokwy. Na terenie gminy Wejherowo odbył się wcześniej plener malarski inspirowany powieścią Augustyna Netzla Krwawy sztorm. Artyści zrzeszeni w kole pasji twórczych swoje działania związane z literaturą kaszubską poddali intelektualnej refleksji na wspomnianym plenerze. Obrazy tworzyli pod czujnym okiem Macieja Tamkuna, który obchodził 35-lecie pracy artystycznej. Maciej Tamkun jest artystą, malarzem, ilustratorem książek, fotografikiem i poetą, członkiem Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików, prezesem Bałtyckiego Stowarzyszenia Marynistów Mare Nostrum imieniem Antoniego Suchanka, emerytowanym nauczycielem, historykiem, teologiem i pedagogiem. Dalsza część wieczoru należała do Edmunda Kamińskiego, który przygotował wystawę zawierającą dokumentację fotograficzną życia i twórczości malarza Mariana Mokwy. Edmund Kamiński jest działaczem kaszubskim, fotografikiem, znawcą kultury kaszubskiej. W latach 1988-91 był redaktorem naczelnym nieregularnego informatora Moje Wejherowo, a w latach 1992-93 wznowionej z Rzeszy Kaszebskiej. Został uhonorowany medalem Stolema oraz statuetką Jakuba Wejhera za